Sponsorem programu jest Bonimet, producent suplementu diety Depribon, pomocnego w zaburzeniach nastroju w okresie jesienno-zimowym. Dzień dobry Państwu. Znajdujemy się na terenie Żywieckiego Parku Etnograficznego, a gospodynią tutaj jest pani Teresa Kurzyn. Pani dyrektor, oglądając pani piękny park, zauważyłem, że wiele nim miejsca poświęcone jest roślinom leczniczym. Czy ma to związek z blisko tutaj rezydującym i przyjmującym pacjentów słynnym polskim zielarzem ojcem Grzegorzem Sroką? Jak najbardziej. Ojciec Sroka położył jakby wielkie podwaliny pod to, aby rozpropagować metodę leczenia ziół, ale już to jego działanie było jakby wtórne, dlatego że w dawnych czasach na terenach Żywiecczyzny funkcjonowały już, powiedzmy, osoby, które tą metodę, czyli leczenie ziół, stosowały w praktyce. Były to osoby nazywane babkami, zielarkami albo też znachorkami. Więc tradycje leczenia ziołami, czy też lepiej medycyny ludowej, ziołolecznictwa mamy dużo starsze. W dawnych czasach, na terenach wiejskich zwłaszcza, nie stosowano czegoś takiego, nie pito czegoś takiego jak herbata naturalna czy kawa. Zioła, napary ziołowe służyły do gaszenia pragnienia, do popijania pokarmów, a przy okazji leczyły, choć może niektóre osoby, które to piły, nie miały tej świadomości. Wiem, że takim surowcem zielarskim, szczególnie ulubionym przez ludność tutejszą, było ziele dziurawca, dlatego że herbata z tego surowca zielarskiego jest pięknie czerwonym zabarwieniem. Faktycznie funkcja ziół nie do końca była rozumiana. Dlatego też, jako że herbata w naszym sensie rozumiana jako napój, niestety była zbyt droga dla tej społeczności mieszkającej na terenie tej biednej Galicji, dlatego najczęściej stosowano jakby takie własne produkty. Jednym z najpopularniejszych herbat, jakie pito, były tak zwane herbata z lipiny. Jak to się przygotowywało? Otóż na początku, czy też w późniejszym okresie, ale chodziło o to, aby zebrać wiosną końcówki świeżo odrastającego krzewu maliny. I kiedy one były troszeczkę podeschnięte, aczkolwiek nawet i te świeżo zebrane stanowiły jakby kwintesencję smaku i zapachu maliny. I to był najczęściej spotykany napar, który po prostu funkcjonował jako herbata w dawnej chacie wiejskiej na terenie gór. Ale nie tylko, bo jeżeli już wiemy, jakie mocno aromatyczne zioła rosną na naszym terenie, więc stosowano w takim samym celu również odszczepiano końcówki ze świerka, u nas w górach po góralsku mówi się smreka, i je również parzono w postaci herbaty. Jeżeli ktoś miał, dosładzał miodem. Wiemy, jakie wartości ma miód, ale był to produkt na pewno bardzo luksusowy i nie wszystkich było na niego stać. Taki napar z takich roślin dawał na pewno jakieś wrażenie smaku. Niekoniecznie chodziło tutaj, aby się leczyć. Bardzo ciekawe rzeczy pani mówi. Przecież te końcówki świerka i pączki malin to surowce zielarskie, które poza tym, że są bardzo smaczne, mają olejki eteryczne, ale te same olejki eteryczne powodują to, iż są to znakomicie lecznicze i profilaktyczne działające zioła w przypadku chorób przeziębieniowych. Osoby mieszkające na terenach górskich, no tutaj jest zimno, musiały się przed tym zabezpieczyć. To wszystko bardzo dobrze ze sobą pasuje. Ale nie bez kozery zacząłem swój wywód i swoją rozmowę na temat dziurawca, dlatego że jest to zioło tajemnicze. Już nawet w różnych kulturach jest nazywane w różny sposób. To zioło ma bardzo różne nazwy w różnych częściach świata. W Polsce nazwa dziurawiec pochodzi od tego, że jak popatrzy się na liść dziurawca pod światło, to widać takie dziurki.
przez to, pod światło. Więc ja chciałam powiedzieć, że jest piękna legenda związana z tym właśnie pochodzeniem owych otworów w liściach. A to nie wiedziałem, to bardzo, bardzo proszę powiedzieć. Medycyna ludowa wielokrotnie potwierdza właściwości właśnie takimi ciekawymi opowieściami. A wydarzenia miały się tak. Wszyscy znali dziurawiec jako ziele świętojańskie. A dlaczego ziele świętojańskie? Bo jego największa moc objawiała się właśnie po owej nocy świętego Jana. Proszę zobaczyć, mamy działanie magiczne. I teraz skąd to opowieść? Ano stąd, że ziele świętojańskie miało największą moc magiczną ochrony przed złem. A diabeł, który chciał się zmierzyć z ową siłą, próbował to ziele poszarpać swoimi pazurami. Stąd też te ślady, plamy, które potem wytwarzają otwory. Wychodzi to tak, wygląda, że po prostu próbował zniszczyć własnym sposobem ziele, które tylko dowiodło swojej siły, przez to, że nie udało się po prostu tego dokonać. Często podczas sobótek palono ogniska i kobiety, które były pannami lub też w najbliższym czasie miały wyjść za mąż, podczas tego ogniska mogły tańczyć przepasane tylko i wyłącznie utkanym pasem z bylicy piołunu oraz właśnie ziela świętojańskiego. Uważano również, że w tą noc diabeł ma ogromne możliwości, stąd zabezpieczenie właśnie przez ziele świętojańskie. Ale to nie tylko wtedy było ważne. Drugą strefą, gdzie ziele świętojańskie, mówiąc dzisiaj dziurawiec, miało bardzo duże znaczenie dla medycyny ludowej, to był okres połogu. W dawniejszych czasach kobieta po urodzeniu dziecka miała okres tak zwanego połogu, czyli 40 dni, kiedy nie można było się praktycznie do niej zbliżać. Po 40 dniach następowało tak zwane oczyszczenie, czyli szła do tak zwanego wywodu. Co to takiego było? Szła do kościoła, ksiądz odprawiał odpowiednią modlitwę, a szła do tego kościoła z gromnicą, która była opleciona zielem świętojańskim. Dlatego, że będąc kobietą, która jeszcze nie przeszła jakby ze strefy profanum do sakrum, mógł do niej diabeł w każdej chwili przystąpić. Jak Panią słucham i słyszę to, co Pani mówi na temat działania dziurawca i to stosowania dziurawca w okresie połogu, to przecież dziurawiec to jest surowiec zielarski, który wykazuje działanie przeciwdepresyjne. Kobiety w okresie połogu czasami cierpiały na coś, co się obecnie nazywa depresją okołoporodową. Więc stosowanie dziurawca mogło zabezpieczyć te panie w połogu przed wystąpieniem tej choroby. Depresja okołoporodowa, ona się może manifestować w różny sposób. I czy ludzie żyjący w okresie XIX, XVIII, bądź jeszcze w wcześniejszych wieków, wiedzieli też o depresji? Nie. Oni przypisywali to dziwne zachowanie kobiety w połogu jako działanie złych duchów. Więc dajcie jej napić się dziurawca. Intuicyjnie wyczuwali dziurawiec. Dziurawiec działa przeciwdepresyjnie, a więc to działanie tego dziurawca w tym przypadku mogło mieć znakomite, prozdrowotne, profilaktyczne, ale też lecznicze działanie właśnie na tą kobietę. Choć trzeba tu przyznać, że lepiej przeciwdepresyjnie, zdecydowanie lepiej działają nalewki dziurawcowe niż napar z dziurawca, ale również napar ma swoje dobre działanie. Ale to, co Pani powiedziała, uśmiechałem się, gdy Pani mówi o bylicy piołun i o tym, że jest to takie zioło, które w jakiś sposób może być kojarzone z duchem nieczystym, to też przecież ta wiedza farmakologiczna pokazuje. W bylicy piołun, w nalewkach z bylicy piołun znajduje się substancja czynna o nazwie tujon. Ten tujon to nic innego jak składnik słynnej w okresie Belle Époque, czy też Młodej Polski na terenie naszego kraju, epoki. Wtedy często artyści pili napój alkoholowy o nazwie absynt.
Ten absynt, co teraz jest spożywany, jest wyizolowany, trując z niego, ale wtedy nie. I on dawał uczucie takiego, no, działał jak obecne narkotyki. I oni pod wpływem tego absyntu malowali różne obrazy, dziwne obrazy, czyli patrząc na to, cofając się, jeżeli ktoś skojarzył absynt, skojarzył bylicę piołun z tym, że ona może wywołać różne dziwne objawy, stany, więc cóż to za stany? Bo to nie były stany psychiki, nie było psychiki. Były duchy nieczyste, które wchodziły i powodowały takie objawy. Także no to wszystko znakomicie ze sobą się spaja. To jest ta tradycja medycyny akademii ludowej z tym, co obecnie farmakognozja potrafi nam pokazać. Dziurawiec w fitoterapii stosowany jako, jest przede wszystkim w tej chwili, w nowoczesnej fitoterapii, jako produkt działający przeciwdepresyjnie, czyli działający na sferę psychiki. Ostatnie badania, bardzo jeszcze mało spopularyzowane, pokazują niemieckie badania, działa on również na choroby neurodegradacyjne. Na przykład działa korzystnie w przypadku choroby Alzheimera, hamując jej rozwój. Takie badania były prowadzone. Czyli to się wszystko ładnie ze sobą spaja. To wszystko działa na emocje, na psychikę. W dawnych czasach nikt nie myślał o psychice. Wszyscy myśleli, że jak ktoś się zachowuje dziwnie, to jest ingerencja złego ducha. To jest niesłychanie ciekawy, emblematyczny przykład tego, jak ta medycyna ludowa koreluje z medycyną akademicką. Kiedy pewne własności ziół, które znajdują się, które znamy z tradycji zielarstwa, one się bardzo ładnie potem weryfikują naukowo. Ja to wielokrotnie, współpracując z ojcem Grzegorzem Sroką, widziałem, gdy on twierdził, zresztą on już w latach 80., gdy tam do niego trafiłem, twierdził, że zawsze do mieszanki ziołowej na nerwy dodaj trochę dziurawca, bo on wzmacnia system nerwowy. Ja mówię ojcze Grzegorzu, no ale przecież on działa na trawienie, na wątrobę, poprawia wydzielanie żółci. Ja mówię, no dobra, ale też działa na nerwy dobrze. Nie było wtedy tych badań na temat tego, że działa przeciwdepresyjnie, ale on już tym swoim wglądem wiedział, że to należy tak ze sobą łączyć. Czas nocy świętego Jana, czy też nazywany sobótkami, to jest czas przełomowy, znany już z naszych opisów najstarszych kronikarzy, dokumentujących historię ziem polskich, ale też potwierdziły te obrzędy badania archeologiczne. Więc stan, który wtedy należało się wprowadzić, niemalże stan oszołomienia, znano zioła, więc umiano się nimi posłużyć. Więc cele terapeutyczne towarzyszyły celom magicznym. Jaka piękna historia. Mówiliśmy o ziołach polnych, ale chodząc po terenie parku, widziałem, że wokół obiektów znajdują się ogródki ziołowe. Czyli ludność wiejska również w ten sposób starała się zabezpieczyć sobie swoją apteczkę ziołową poprzez uprawę tych ziół. Tak mniemam. Przy prowadzeniu naszego Żywieckiego Parku Etnograficznego pragniemy odtworzyć nie tylko przestrzeń mieszkalną, ale całą przestrzeń, która otaczała dawne gospodarstwa wiejskie na terenie gór. I stąd nasz projekt odtworzenia dawnych wiejskich ogrodów. A jak już wiemy z materiałów źródłowych, w owych ogrodach przede wszystkim naczelną funkcją roślin, które tam rosły, była właśnie funkcja użytkowa. I stąd na terenie naszych ogrodów znajdują się rośliny, które przede wszystkim mają znaczenie lecznicze. Znajdziemy tutaj oczywiście melisę, znajdziemy tutaj lubczyk, znajdziemy cały szereg ziół, które pomagały dawnej społeczności przeżyć na tych jakże trudnych terenach. Ale nie tylko, bo kwiaty również miały znaczenie nie tylko medyczne z punktu widzenia zielarskiego, ale również magiczne, o czym nieraz tutaj już podpieraliśmy się tą wiedzą. I tak dla przykładu powiem tylko, że jeżeli maleńkie dziecko było bardzo niespokojne w kołysce, należało położyć na poduszce kwiat piwonii. Wtedy dziecko natychmiast się uspokajało
i wszystkie złe sny odchodziły gdzieś daleko stąd. Proszę zobaczyć, kolejny taki zabieg magiczny, wtedy nie znano jakby zasady działania, ale dzisiejsza medycyna znakomicie odnajduje odpowiedź na to działanie. Prawda, doktorze? Kolor czerwony ma też inne znaczenie, bo powszechnie wiadomo w niektórych środowiskach, że uważany jest za kolor, który chroni przed urokiem. Nieraz widziałem takie sytuacje, gdzie mamy, i to mamy, młode, w tej chwili żyjące na ziemi, w Polsce, trzymały, wiązały wstążkę czerwoną na wózku swej pociechy w czasie spaceru. Dokładnie, ale wiemy też, że piwonia pachnie bardzo specyficznym zapachem, który po prostu to dziecko uspokajał i usypiał. Stąd proszę zobaczyć takie czysto ziołowe działanie praktycznie tej rośliny, gdzie mamy olejki eteryczne, uspokajające i wpływające dobroczynnie na sen dziecka. Tak, w innych kulturach, na przykład we Francji, takim ziołem, który stosowano właśnie w tym celu, u dzieci, ale też u dorosłych, był kwiat lawendy. Lawenda działa uspokajająco. Więc to wszystko się bardzo pięknie ze sobą komponuje. I myślę, że nauka akademicka powinna szerzej otworzyć się na wiedzę, jaką posiadają tacy specjaliści jak Pani. Jest mi bardzo miło, że tutaj trafiłem. Spodziewałem się wiedzy dotyczącej zabudowań, a tu spotkałem osobę, która ma ogromną wiedzę, nie tylko etnograficzną, ale także wiedzę ziołoleczniczą, bo widać, że jest Pani pasjonatem tego, co Pani robi. I ja nie wyobrażam sobie, żebyśmy tu jeszcze kiedyś się nie pojawili i nie porozmawiali o jakichś innych surowcach zielarskich. Ja może bardziej w kontekście ich działań farmakologicznych, a Pani w kontekście tradycji zielarstwa ludowego. Jeszcze raz bardzo, bardzo Pani dziękuję i do zobaczenia. Dziękuję bardzo. Będziemy czekać.